Chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć o pewnej mojej refleksji i przy okazji też pokazać, co robię w momencie, kiedy zdarza mi się taka sytuacja. Zacznę od tego, że ostatnio, w ostatnim czasie, na przestrzeni w zasadzie ostatnich 2-3 tygodni przydarzyło mi się kilka sytuacji i te sytuacje były nacechowane bardzo różnymi emocjami. Kilka takich sytuacji, i to była znacząca większość, była podszyta gdzieś tam takim trochę smutkiem, taką trochę rezygnacją. Dwie chyba takie sytuacje były podszyte bardzo takimi negatywnymi emocjami, takimi emocjami, które no, trąciły już troszeczkę taką pretensją, taką złością. I chyba z jedną taka sytuacja mi się zdarzyła, która była... no taka już jakby wyzuta z emocji, gdzie osoba, która brała udział razem ze mną w tej interakcji, no już się poddała. I o jakiej sytuacji mówię? Mam tutaj na myśli sytuację, w której ktoś jakby fiksuje się na okoliczności, w których się znalazł i dochodzi do wniosku, że z danej sytuacji nie ma wyjścia. No i to jest bardzo taki grząski grunt i trudny temat, no bo na pewno są rzeczywiście w życiu różnych ludzi sytuacje, które są bez wyjścia. Albo z których wyjście jest bardzo trudne, bardzo skomplikowane i uwarunkowane bardzo wieloma czynnikami. Mam tutaj na myśli sytuacje, które wiążą się z ludzkim zdrowiem, z ludzkim życiem. Jakieś sytuacje skrajnych warunków, w których się człowiek znajduje, zupełnie nie ze swojej winy. I jasne, tutaj no jakby gdzieś tam pozostawiam, powiedzmy, ten taki margines błędu sytuacji ekstremalnych i nim się nie zamierzam zajmować, bo uważam, że nie mam w ogóle wiedzy ani kompetencji, żeby nawet próbować cokolwiek powiedzieć na ten temat. Natomiast no nie oszukujmy się, w życiu większości z nas na co dzień, no nie ma aż tak skrajnych sytuacji. A nawet jeżeli takie sytuacje się zdarzają, to najczęściej jest to kwestia jednostkowa. To nie jest tak, że nasze życie jest pasmem cierpień, a przynajmniej mam nadzieję, że niczyje życie tak nie wygląda. Natomiast no zdarza się właśnie, że ktoś utyka. W takiej sytuacji dana osoba dochodzi do wniosku, że nie ma sensu szukać wyjścia, albo że tego wyjścia nie ma. I tutaj, nie zrozumcie mnie źle, mi się też zdarza utykać. Zdarzają mi się sytuacje w życiu, gdzie jestem przekonana, że absolutnie nie jestem w stanie znaleźć problemu, nie jestem w stanie znaleźć wyjścia i że już w ogóle po wszystkim jest po ptokach. No i w większości tych sytuacji okazuje się po pewnym czasie, że przychodzi ktoś i obraca moją perspektywę 180 stopni. I mówi mi, no ale jak się nie da, jak się da. Jest takie powiedzenie, że czasami jak czegoś się nie da, to trzeba poczekać na kogoś, kto przyjdzie i nie będzie wiedział, że się da i on to zrobi. No i to mniej więcej gdzieś tam jest to, o czym mówię, tak? Że czasami przychodzi ktoś i pokazuje mi zupełnie inny punkt widzenia i nagle okazuje się, że się da. I brzmi to bardzo enigmatycznie, natomiast no, sprawa jest prosta. Jest taki efekt jakby dwóch ram. I w sumie nie wiem, mogłabym kiedyś o nim trochę więcej opowiedzieć. Natomiast główne założenie jest takie, że mamy ramę problemu i ramę rozwiązania. W ramie problemu właśnie fiksujemy się na tym, że jest problem. Jest problem, problem polega na tym, takie są jego cechy i w ogóle takie okoliczności do niego doprowadziły, wiąże się z takimi konsekwencjami. Jakby cały czas fiksujemy się na tym, że jest problem, że jest sytuacja problematyczna. No i to jest właśnie ten moment, w którym utykamy. Utykamy w tej ramie problemu. No i co? No i trudno. No i tak nie widzimy wyjścia z tej sytuacji. I cały myk polega na tym, żeby właśnie z tej ramy problemu wyjść do ramy rozwiązania. Czyli właśnie dojść do tego, że może jednak da się coś zrobić. Może jednak da się tą sytuację zmienić. Bo tak jak nikt za ciebie nie sprawi, że będziesz zarabiać więcej, że będziesz pracować w innym trybie, że będziesz pracować w innym miejscu, że będziesz pracować na innym stanowisku. Nikt nie sprawi, że nagle kompetencje się same rozbuchają i będzie można podjąć się zupełnie innych prac, zupełnie innych rzeczy. No, nikt też nie spowoduje, że nagle moje relacje z otoczeniem staną się lepsze, jeżeli ja sama na to nie zapracuję.
Nikt nie sprawi, że po prostu moje samopoczucie będzie lepsze, jeżeli ja nie zacznę nad tym pracować. I to jest często, właśnie po tym łatwo poznać, że ktoś trochę się tak zafiksował na tą ramę problemu i nie siedzi. Że jakby nie potrafi spojrzeć pod innym kątem na tą sytuację i cały czas się właśnie fiksuje na tym, że jest ten problem. I najczęściej w ogóle ten problem nie wynika ze mnie. W sensie, jeżeli mówimy o takiej osobie, to ten problem nie leży u mnie, ten problem jest gdzieś zewnętrzny, w związku z tym ja oczekuję, że ktoś zewnętrznie rozwiąże mój problem. Typu, nie wiem, państwo wprowadzi odpowiednią ustawę, nie wiem, mój pracodawca nagle po prostu sam zda sobie sprawę, z jaką genialną pracownicą ma do czynienia i w ogóle to się zdarzy samo, bez żadnego mojego udziału i bez żadnej mojej akcji. I w ogóle cała moja rodzina i znajomi nagle stwierdzą, że nie mogą bez mnie żyć, bo tak, bo się do nich nie odzywałam przez ileś miesięcy. No tak to nie działa, działa to zupełnie w drugą stronę. Że jeżeli ja nie podejmę akcji, no to tak naprawdę no nic się nie zdarzy. Więc taka moja refleksja właśnie po tych paru sytuacjach, które ostatnio widziałam i które były bardzo odległe, bo część z nich przydarzyła mi się w pracy, część z nich przydarzyła mi się w internecie, część z nich przydarzyła mi się gdzieś tam w życiu takim bardzo prywatnym i takim bardzo osobistym. Ale właśnie jakby no gdzieś tak zwróciło moją uwagę to, że one mają wszystkie wspólny właśnie mianownik. Mianownik tego, że ktoś nie potrafi zdać sobie sprawy, że pewne rzeczy no nie są problemy. Jakby wyszukiwanie trochę problemów na siłę tam, gdzie ich nie ma, no nie ma sensu. A jeżeli już rzeczywiście jest problem, jeżeli ja bym chciała, żeby moja sytuacja się zmieniła, no i jeżeli już sobie zdam sprawę, że się zafiksowałam na czymś, to ja osobiście mam takie trzy kroki, które podejmuję, żeby wyjść z tego i żeby ruszyć gdzieś dalej. Więc pierwsza rzecz, którą robię, to zastanawiam się nad tym, czego chcę. Najczęściej poprzez zdefiniowanie tego, czego nie chcę. Czyli najpierw dochodzę do tego, co mi się nie podoba w mojej obecnej sytuacji, co jest powodem tego, że się w niej źle czuję. No i najczęściej drogą eliminacji, w momencie jak stwierdzę, że wiem, czego nie chcę, już prościej jest powiedzieć, czego chcę. Bo czasami tak na pierwszy rzut oka ciężko powiedzieć, czego się chce, co brzmi w ogóle strasznie, ale tak jest, taka jest ludzka natura, że nie zawsze wiemy, czego chcemy. Dużo łatwiej nam często powiedzieć, czego nie chcemy. Więc to jest mój pierwszy krok. To, czego chcę, poprzez to, czego nie chcę. Czyli jeżeli ta sytuacja mi się nie podoba, jeżeli utknęłam w danym problemie, no to teraz stwierdzam, że okej, ja nie chcę tego. Nie chcę, żeby ta sytuacja wyglądała tak. Nie chcę mieć dłużej tego problemu. No więc chcę go rozwiązać. Chcę, żeby ta sytuacja wyglądała w inny, określony sposób X, Y, Z. I strasznie tutaj teoretyzuję, natomiast teraz, żeby Wam dać takie przykłady bardziej z życia. To jest sytuacja moja sprzed paru lat, gdy no, znalazłam się w sytuacji, w której bardzo mocno musiałam się spiąć, żeby sobie poradzić, głównie finansowo. No i tak doszłam do takiego momentu, w którym naprawdę bardzo denerwowałam się moimi finansami. I denerwowałam się brakiem pieniędzy, denerwowałam się tym, że cały czas jestem na granicy, że gdyby się coś stało, to nie mam zabezpieczenia i tak dalej, i tak dalej. No i ta spirala się tak nakręcała i ja byłam absolutnie przekonana, że nie jestem w stanie z tym nic zrobić, bo moja sytuacja jest taka, że studiuję, nie mam czasu, nie mogę iść do pracy i tak dalej, i tak dalej. No i tak mówię, ta spirala się tak nakręcała, ja coraz bardziej nie mogłam spać po nocach, coraz bardziej się tym denerwowałam, coraz gorzej się z tym czułam, no i jakby nie przynosiło to żadnych efektów. No i w pewnym momencie doszłam do tego, że ja zwyczajnie się nie chcę tak czuć. Ja nie chcę, żeby moje życie tak wyglądało. No więc doszłam do tego, że skoro nie chcę, żeby to tak wyglądało, no to chcę mieć jednak jakieś środki. I tym sposobem po prostu zaczęłam pracować, zaczęłam z tego wychodzić, zaczęłam stosować też odpowiedni system oszczędzania, odpowiedni system zarządzania swoimi pieniędzmi i zaczęłam się uczyć tego, jak zarządzać swoimi pieniędzmi takimi prywatnymi, tak, żeby nie czuć się zagrożona i po prostu to przestało mieć miejsce. Kolejna taka relacja, kolejna taka sytuacja dotyczy relacji. No jeżeli chcę mieć lepsze, inaczej, jeżeli czuję się osamotniona, no to szukam, to znaczy, że coś jest nie tak,
że chcę jednak mieć z kimś jakieś dobre relacje i wtedy nad tymi relacjami zaczynam pracować. Zaczynam myśleć nad tym, co mogę zrobić, żeby je poprawić, jak mogę spędzić fajnie z tą osobą czas, jak mogę te relacje zacieśnić, jak mogę zainwestować swoje emocje w to, żeby też dostać z powrotem jakieś fajne emocje. Więc to są takie, no ten przykład może drugi jest trochę bardziej mglisty, no bo jest bardziej teoretyczny. Natomiast chodzi mi głównie o to, że no, trzeba najpierw stwierdzić, czego się nie chce, żeby wiedzieć, czego się chce. Dobra, bo się rozwiodłam na ten temat. Druga kwestia jest taka, że no nie na wszystko będę miała wpływ. Więc skoro nie na wszystkie czynniki mam wpływ, to nie ma sensu się skupiać na tych, na które nie mam wpływu. Nie mam wpływu na pogodę, nie mam wpływu na system prawny, nie wiem, nie mam wpływu na politykę zatrudnień w firmie, na to jeszcze nie mam wpływu, na dużo rzeczy nie mam wpływu. Nie mam wpływu na to, co zrobią, powiedzą i pomyślą inni ludzie. No, to znaczy, no, do pewnego momentu mam wpływ, ale na pewno nie taki, że mogę kontrolować tę sytuację. No więc skoro nie mogę tych rzeczy robić, no to generalnie po co się nimi zajmować? Jakby nie ma sensu. Natomiast no, na pewno są czynniki, na które mogę wpłynąć. No i między innymi jedna z sytuacji, o której mówię, która się zdarzyła jakiś czas temu, dotyczyła właśnie tego, że osoba utknęła trochę w swojej pozycji zawodowej. No i okej, jakby nie ma pola manewru na ten moment, no ale w takim razie trzeba jakby no skupić się na tych czynnikach, na które ja mam wpływ, tak? Mam wpływ na swoje kompetencje, mam wpływ na swoje podejście do tej pracy. No i właśnie, skupiając się na takich czynnikach, no to ja zaczynam jakby wyłuskiwać, co mogę zrobić. Jak już dowiem się, do jakiej sytuacji dążę, tak? Czyli czego chcę i na jakie czynniki mam wpływ, czyli jakimi środkami tam dojdę, no to już jestem w domu, bo tak naprawdę pozostaje moja ulubiona część, czyli zrobienie planu działania. I to mniej więcej tej osobie poradziłam. Zrób plan działania. Ustal, do kiedy będziesz w tej pracy, której nie lubisz. Daj sobie deadline, bo łatwiej nam się żyje w momencie, kiedy mam jakiś deadline. No i ustal, co zrobisz, żeby wyjść z tej sytuacji. Czy będziesz szukała rozwoju w tej samej firmie, czy będziesz szukała rozwoju w innej firmie. Co możesz zrobić w międzyczasie, żeby po prostu podnieść swoje kwalifikacje, bądź się przekwalifikować na jakąś inną rolę, która pozwoli ci właśnie albo awansować w tej samej firmie, albo iść do innej firmy. A może w międzyczasie dojdziesz do tego, że podoba ci się coś zupełnie innego i będziesz chciała robić coś zupełnie innego. A może po tym czasie stwierdzisz, że ta praca w sumie nie jest taka zła. Ale to wszystko wymaga konkretnego planu. To wymaga dowiedzenia się tego, czego chcę, na co mam wpływ, więc co mogę zrobić w tej sytuacji, bo zawsze jest coś, co można zrobić, nawet jeżeli sytuacja jest bardzo kiepska. Więc no, można pokombinować i można dookoła gdzieś to obejść. Jeżeli to jest kwestia tego, że ja nie mam czasu dla swoich znajomych, dla swojej rodziny, no to okej, w takim razie stawiam sobie to jako priorytet, ustalam, kiedy mam czas dla tej rodziny i obudowuję całą resztę mojego życia dookoła tego, oczywiście w ramach rozsądku, ale no, pewne rzeczy można spriorytetyzować. Więc tu już dochodzimy do kwestii priorytetyzowania, to już jest w ogóle osobna bajka. Natomiast no, jedyne co, to chciałam Wam powiedzieć, że nic się nie dzieje samo. I jakby czekanie na gwiazdkę z nieba i na to, że sytuacja sama się poprawi, no pewnie są takie momenty w życiu, pewnie są takie sytuacje, że sytuacja nagle się sama poprawia. Ale najczęściej jest tak, że jednak na zmianę sytuacji no, trzeba sobie samemu zapracować. Więc nic się nie dzieje samo. Więc dowiedzcie się, czego chcecie, dowiedzcie się, na co macie wpływ w tej sytuacji i zróbcie plan. I będzie dużo ciekawiej, dużo fajniej. Dobra, to w sumie tyle chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Zapraszam też serdecznie do subskrybowania mojego kanału, żeby nie przegapić moich kolejnych filmów. A póki co dzięki za uwagę i do zobaczenia.